Obudź się, Polsko ma. Właśnie mówił, że jak Polsko, ten Zelenski to całkiem papierosa jednego za drugim kopci. Pod kościołem śpi w nocy, udaje świętego, a on jest zamroczony narkotykami jakimiś. No. Zaraz mi to nadanie do starcia, żeby on już nie sprowadził tylko to tylko stres przechodzi każdy, bo ani ten się nie wyśpi, ani ten się nie wyśpi. No, ja mówiłam, że Zelenski jest obrzydliwy. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej już po raz 11 odbywa się Międzynarodowy Kongres, który ogniskuje zawsze wokół ważnych zagadnień katolicy. Tym razem katolicy i osoba ludzka, szanse i zagrożenia. Kongres odbywa się w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w 40. rocznicę pogrzebu świętego Jana Pawła II na stolicy Piotrową, który to zresztą jeszcze jako kardynał szczególnie zajmował się osobą ludzką. Wystarczy wspomnieć książkę Osoba i Czyn. A z nami jest bioetyk, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, jeden z prelegentów tego kongresu. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Księże profesorze, osoba ludzka. Dlaczego 2018 rok i na papierosy i ten pokrzakuje, wydawałoby się zawsze kluczowe zagadnienie. Nie chcę dawać. To jest rzeczywiście zawsze kluczowe zagadnienie. Można powiedzieć, że osoba ludzka stanowi po Bogu największe misterium świata. To chyba Jacques Maritain albo Emmanuel Mounier tak się wyraził. I to jest rzeczywiście prawda, dlatego że wciąż właściwie zgłębiamy tajemnicę osoby ludzkiej. Choćby zwrócę uwagę na to, że my w języku polskim, mówiąc osoba, akcentujemy wymiar indywidualności, wymiar niepowtarzalności człowieka, natomiast w językach zachodnich, kiedy mówimy persona, akcentujemy persę przed siebie do drugiego, a więc wymiar wspólnotowy. Już chociażby to napięcie między wymiarem indywidualnym a wspólnotowym pokazuje, jak bardzo jest to złożona i intrygująca rzeczywistość. Ale podejmujemy ten temat osoby ludzkiej w tym roku, tak jak ojciec wspomniał, 70. rocznicę uchwalenia praw człowieka, praw osoby ludzkiej, dlatego że z tymi prawami mamy w tej chwili mamy poważne problemy. Mamy poważne problemy z interpretacją tych praw osoby ludzkiej. No, przekonujemy się chociażby, jak bardzo rozrosły nam się tak zwane prawa człowieka w sposób absurdalny, a temu rozrostowi tych tak zwanych praw człowieka towarzyszy coraz bardziej chaotyczne rozumienie osoby ludzkiej. Co to znaczy konkretnie? No chociażby to znaczy, że z jednej strony nie jesteśmy w stanie zdefiniować człowieka w jego momencie poczęcia i dlatego ignorujemy fundamentalne, podstawowe, najbardziej elementarne prawo do życia, a z drugiej strony tworzymy jakieś fikcyjne zespoły tak zwanych praw reprodukcyjnych, które są w gruncie rzeczy absurdalnymi roszczeniami do panowania nad własną cielesnością, nad własną płciowością. I tworzymy ja mówię o schowaniu, a ty mówisz o znalezieniu. Czy ty jesteś normalny? Ja mówię o schowaniu najpierw, tak? Schowaniu skutecznym, a ty mówisz o znalezieniu. Chyba że właśnie błędne rozumienie, albo po prostu niechęć w próbie zrozumienia tego, kim jest człowiek, kim jest osoba, ludzka. A więc ten kontekst roku 2018 jest kontekstem bardzo konkretnym, bardzo wymownym, no i bardzo koniecznym do podjęcia. Kongresowi patronuje ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. Powiedział, przypominając nauczanie świętego Jana Pawła II, że święty Jan Paweł II był obrońcą człowieka we wszystkich jego wymiarach i zawsze podkreślał, że tylko człowiek jest przeznaczony do życia w wymiarze wiecznym. To też taki szczególna godność osoby ludzkiej. Tak, oczywiście. My musimy faktycznie wzorem księdza kardynała iść tutaj tropem nauczania świętego Jana Pawła II, dlatego że to był papież bezwzględnie oddany ukazywaniu, objawianiu godności osoby ludzkiej, ukazywał tę godność w miarę stworzenia odmienienia i tego właśnie przeznaczenia do wieczności. Ale nie udało im się. Zauważmy, że dzisiaj ze wszystkimi tymi elementami mamy problemy. I stąd też właśnie pewne
wykłady, które są tutaj w ramach kongresu przewidziane, podejmują różne te aspekty, a więc mamy z jednej strony problemy związane z początkiem ludzkiego życia i dlatego też no, mamy tutaj referaty, które dotyczą rzeczywistości inicjacji ludzkiego życia. Mamy też problemy związane z przeznaczeniem człowieka. No, cała współczesna koncepcja transhumanizmu, o której będzie mówił m.in. ksiądz profesor Kraj, który przed chwilą właśnie mnie minął tutaj, ta koncepcja właśnie transhumanizmu, ona pokazuje pewną taką próbę świeckiego zagospodarowania tematu przeznaczenia człowieka, tematu nieśmiertelności, tematu nieskończoności człowieka. To są oczywiście bardzo iluzoryczne próby, niemniej jednak one się pojawiają w przestrzeni kultury. I dlatego właśnie z jednej strony, krótko mówiąc, to, o czym wspominał ksiądz kardynał, o czym mówił ksiądz kardynał w swoim wystąpieniu, to jest to przypomnienie chrześcijańskiej, katolickiej nauki dotyczącej godności osoby ludzkiej i jej przeznaczenia. Z drugiej strony mamy to zderzenie cywilizacyjne, które pokazuje w sposób dramatyczny, bardzo iluzoryczne, bardzo naiwne i niestety, ale bardzo destrukcyjne względem człowieka koncepcje ukazania wielkości człowieka, jego przeznaczenia, jego spełnienia. One są dlatego niebezpieczne, że będąc fałszywymi, one po prostu uniemożliwiają człowiekowi osiągnięcie jego autentycznego spełnienia. Ciekawe jest też to, że jest to kongres międzynarodowy, że przybyli na ten kongres naukowcy praktycznie z całego świata i ta wymiana myśli w ramach różnych społeczności międzynarodowych, ale także w ramach jednego powszechnego Kościoła katolickiego jest niezwykle ciekawa. Jest niezwykle ciekawa, bo mamy rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, mamy przedstawicieli z różnych kontynentów. Ja bym na przykład zwrócił uwagę tylko na wykład, który dzisiaj po południu będzie miał miejsce profesora Munir Faraga z Egiptu, osoba ludzka w kulturze chrześcijańskiej i islamu. My musimy mieć świadomość tego, że pojęcie osoby ludzkiej, tak przynależne naszej cywilizacji zachodniej, ono jest no, szczególną wartością i zarazem stanowi pewną cechę specyficzną naszego myślenia zachodniego. To jest fundament naszej cywilizacji i tutaj też spotykamy się no, właśnie z pewnymi trudnościami, napięciami w dialogu kulturowym, czy w pewnym dyskursie kulturowym. Dlatego warto na te elementy zwrócić uwagę. Na marginesie może, ale to jest taki margines dość, myślę, istotny. Warto zauważyć, że każdy z dotychczasowych 11 kongresów międzynarodowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu jest faktycznie dosłownie międzynarodowy. To nie jest tak, że przybywa tutaj, no powiedzmy, prelegent Polak mieszkający za granicą i wygłasza referat jako przedstawiciel obcego kraju, ale mamy tu rzeczywiście do czynienia ze znakomitymi prelegentami z różnych krajów, z różnych kontynentów. W tym roku mamy przedstawicieli Watykanu, mamy przedstawicieli Argentyny, przedstawicieli Hiszpanii, Kolumbii, Egiptu właśnie, jak wspomniałem, a więc naprawdę szerokie spektrum i ciekawa wymiana poglądów. Kongres potrwa do jutra, można uczestniczyć w nim także obserwując portale społecznościowe Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także briefingi na kanale YouTube, to dodatek do tego kongresu i oczywiście strona wsksim.edu.pl także zawiera najświeższe informacje i zdjęcia z tego kongresu już się ukazały z pierwszej części, więc warto zajrzeć, popatrzeć, poczytać. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, uczestnik Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Osoba Ludzka, nasz gość. Księże profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie i kłaniam się ogromnie. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Ta rozmowa kończy aktualności dnia. Kolejne o 16:00. Mówić będziemy o Brexicie, bo to bardzo ciekawy i gorący czas, ale także wrócimy do Sądu Najwyższego i relacji Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Gościć na antenie będziemy pana profesora Mirosława Piotrowskiego. 16:05, za chwilę wiadomości.
Celem decyzji premiera jest potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym, powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Chodzi o powołanie profesora Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jak powiedziała minister Joanna Kopcińska, na nominację wpłynęły wysokie kwalifikacje poparte wykształceniem prawniczym i ekonomicznym profesora Jacka Jastrzębskiego. Premier uwzględnił też jego doświadczenie w pracy na rynku finansowym, w tym na stanowisku kierowniczym, dodała rzecznik rządu. Decyzja premiera ma na celu potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Pan profesor ma również ogromną wiedzę w zakresie problematyki w trzech najważniejszych sektorach rynku finansowego, w sektorze bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeniowym. Spełnił wszystkie formalne wymagania ustawy z 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Mamy zatem nowego przewodniczącego. Premier wyraził przekonanie, że to będzie budowało zaufanie Polaków do rynku finansowego. Profesor Jacek Jastrzębski ma 38 lat. Od 2008 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzedni szef KNF-u Marek Chrzanowski zrezygnował z funkcji w ubiegłym tygodniu, a premier przyjął jego dymisję. Była to reakcja na publikację Gazety Wyborczej dotyczącą rzekomej propozycji korupcyjnej. Sprawę bada prokuratura. Naczelny Sąd Administracyjny odroczył kolejne odwołania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie uzyskali rekomendacji KRS. Tym razem chodzi o 7 osób. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny postanowił odroczyć 5 podobnych odwołań. Dziś pochyli się nad kolejnymi. Odwołania złożyło 19 sędziów, którzy ubiegali się o stanowisko w Sądzie Najwyższym, a które KRS odrzuciła. O działania Rady Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poseł Kukiz15 Tomasz Rzymkowski uważa, że mamy do czynienia z kolejnym sporem prawnym o instytucje związane z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mamy do czynienia ze sporem już nie wokół Sądu Najwyższego, ponieważ środowa ustawa o Sądzie Najwyższym, środowa, bo ona w środę wpłynęła i w środę została uchwalona przez polski Sejm. Ten sektor moim zdaniem nie będzie w tej chwili przedmiotem sporu rozważań świata prawniczego i organów Unii Europejskiej. Natomiast skupi się to wszystko wokół Krajowej Rady Sądownictwa i procesu wybierania dla pana prezydenta wskazanych kandydatów na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym. Sytuacja, w której Naczelny Sąd Administracyjny zawiesza te postępowania, podważa funkcjonowanie KRS. W czerwcu w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Do obsadzenia były 44 stanowiska. Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów, m.in. do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. 21 grudnia komisja weryfikacyjna przesłucha mecenasa Roberta N. Świadek pojawił się w szeregu spraw reprywatyzacyjnych, m.in. przy zwrocie dawnej Chmielnej 70. Przesłuchanie komisji będzie jawne. Przewodniczący tego gremium Patryk Jaki wskazał, że zeznania Roberta N. będą miały kluczowy charakter. Od wyniku przesłuchania będą uzależnione dalsze kroki, jakie podejmuje komisja weryfikacyjna. Mężczyzna złoży zeznania w prokuraturze krajowej. Będzie to najważniejsze przesłuchanie w toku tegorocznych prac komisji, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. 21 grudnia. Mamy to już potwierdzone. Odbędzie się przesłuchanie najważniejsze w tym roku komisji, mianowicie przesłuchanie Roberta N. Przesłuchanie będzie jawne, w pełni transparentne. Robert N. jest jednym z najważniejszych świadków w sprawie afery reprywatyzacyjnej i jego zeznania będą miały absolutnie kluczowy charakter, jeżeli chodzi o dalsze działania komisji i wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej. Od wyników tego przesłuchania uzależniamy wyjaśnianie kolejnych wątków związanych z reprywatyzacją, a ściśle mówiąc właśnie z tą grupą, która jest opisywana jako grupa Roberta N. Szef komisji weryfikacyjnej przypomniał też, że postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego komisja wygrała kolejne 5 spraw w przedmiocie skarg kasacyjnych złożonych przez miasto stołeczne Warszawa. Przez ostatnie 1,5 roku wszystkie sporne kwestie z miastem zostały rozstrzygnięte na korzyść tego gremium.
Należy widzieć konsekwencje naszych decyzji dla przyszłych pokoleń, wskazał profesor Alberto Lopresti z Włoch. To jeden z prelegentów 11. Międzynarodowego Kongresu, który odbywa się dziś w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dwudniowemu spotkaniu naukowemu towarzyszy hasło katolicy i osoba ludzka, szanse i zagrożenia. Profesor Alberto Lopresti w swoim wystąpieniu nawiązał do nauki papieża Franciszka o etyce człowieka, wyrażonej m.in. w encyklice Laudato Si. Wskazał w tym kontekście m.in. na koncepcję, która mówi o naszej odpowiedzialności moralnej za tych, którzy jeszcze nie istnieją oraz tych, którzy już nie istnieją. Trzeba rozszerzyć nasze myślenie poza tu i teraz. Trzeba widzieć konsekwencje naszych wyborów politycznych, społecznych, które dzisiaj podejmujemy na generacje, pokolenia przyszłe i przeszłe, za które jesteśmy także dzisiaj odpowiedzialni. Technika ma taką odpowiedź, że nie przejmuj się tym, co konsumujesz dzisiaj, bo wraz z rozwojem techniki te szkody, które dzisiaj zostały wyrządzone, zostaną naprawione kiedyś w przyszłości. Tymczasem papież Franciszek mówi nam, że to jest iluzoryczne myślenie i błędne. Kongres w murach WSKSiM organizowany jest z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 40. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. W spotkaniu biorą udział naukowcy z krajowych, jak i zagranicznych uczelni, m.in. Włoch, Hiszpanii, Egiptu, Kolumbii i Argentyny. A patronat nad kongresem objął ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Ksiądz arcybiskup Gądecki, podsumowując zakończony synod poświęcony młodzieży, powiedział niesamowite zdanie. Synod wymaga, by parafie stały się domem dla młodych. Wzorem w tym względzie byłyby oratoria działające w środowiskach salezjańskich. Jak to rozumieć? Co zrobić? Oto spytamy wywołanych do tablicy przez księdza arcybiskupa salezjanów. Zapraszamy na dzisiejszy czas wzrastania, w którym porozmawiamy o zakończonym młodzieżowym synodzie. Gośćmi audycji będą ksiądz Michał Meyer, szef duszpasterstwa salezjanów z Piły, oraz młodzież z Bydgoszczy, Aleksandrowa, Leszna, Czaplinka, Piły. To bardzo ważne, abyśmy byli obecni. Zapraszamy, jak zwykle, 21:30. A jak się tak pyta, to ona już... Nie odrywa. Kwadrans po 14:00, modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. Mamy pierwszy tydzień psałterza, Stwórco potężny wszystkich rzeczy, strona 505, w tomie 4, natomiast psalmy od strony 608. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Pobiegnę drogą Twych przykazań. Aby szeroko otworzyć me serce. Gdy szeroko otworzysz me serce. W proch powalona jest moja dusza, Panie. Przywróć mi życie według Twego słowa. Powalona. Czego to narzekać? Wyjawiłem Ci moje drogi, abyś mnie wysłuchał. Naucz mnie swoich ust. Łeb Jego jest powalony. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Ze zgryzoty płacze moja dusza.
Podźwignij mnie, jak mi obiecałeś. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twoich wyroków. Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem. Pobiegnę drogą Twych przykazań, idzie zemszy, gdy szeroko otworzysz me serce. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie będzie, będzie jak była na początku, teraz i zawsze, Zaleski, i na wieki wieków. Amen. Za pobiegnę drogą Twych przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce. Nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, zbadaj me sumienie i serce. Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuję w Twojej prawdzie. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani się nie spotykam z niegodziwcami. Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi. Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, wszystko Panie, nieprawda. By głośno śpiewać o Twojej chwale i opowiadać o wszystkich uważał, Twych cudach. Że przeciwnikiem Jego jest miłuje, Panie, dom, każdy, kto mu nie na papierosa. I miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi. No, ich ręku zbrodnia, późno, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa, na zgromadzeniach błogosławię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie zachwałem się, pokładając nadzieję w Panu. Moje serce zaufało Panu i doznałem pomocy. Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja. Na głos mój nie bądź głuchy. Abym wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się podobny do wstępujących do grobu. Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Nie gub mnie z grzesznikami, z tymi, którzy nieprawość czynią. Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary. Niech będzie Pan błogosławiony, bo usłyszał głos mojego błagania. Pan moją mocą i tarczą, zaufało mu moje serce. Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią go sławię. Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moje serce zaufało Panu i doznałem pomocy. Czytanie z listu do Kolosan. Jako wybrańcy Boże, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Numer telefonu, jaki Kruger Mantes, człowieku. Mam to zapisywać? Już biorę pisze. Pan jest łagodny i miłosierny. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Módlmy się. 2, 4. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego Łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego Królestwa. Wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za wspólną modlitwę. Pozdrawiam, szczęść Boże, Barbara Skarżyska. Bóg zapłać.
świadectwo i wycie to szawy na posiedzeniu nieobecność prezydent osłabia jej pozycję. Chodzi oczywiście o osłabienie pozycji samej prezydent, a ani komisji, to były słowa szefa Platformy Grzegorza Schetyny, z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska, no też chyba dosyć ważna polityk, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, swego czasu mówiła tak, że gdyby była w sytuacji prezydent Warszawy, przyszłaby zmierzyć się z komisją. No, wiemy, że do tej pory to nie nastąpiło. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście uda się Hannę Gronkiewicz-Waltz przed komisję ściągnąć. Zostawmy na chwilę reprywatyzację. Z jakimi jeszcze wyzwaniami innego rodzaju będzie się musiał zmierzyć nowy prezydent Warszawy? Przede wszystkim największym wyzwaniem będzie problem smogu w Warszawie i tego, jak go rozwiązać i jak ten smog wyeliminować. I myślę, że to jest wyzwanie, które stoi przed prezydentem Warszawy, które no, wymagałoby naprawdę współpracy też z gminami ościennymi sąsiadującymi z Warszawą. Wymagałoby naprawdę zmiany podejścia do polityki transportowej w mieście przede wszystkim. Więc to jest ogrom pracy i prawdziwe wyzwanie przed Rafałem Trzaskowskim. Co jeszcze pan do tej listy, tych największych, najbardziej pilnych problemów mógłby dorzucić? Nie, no to jakby jest wyzwanie, które stoi przed jego prezydenturą, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że będzie prezydentem przez dwie kadencje, albo chciałby być prezydentem przez dwie kadencje, nie ucieknie do jakiegoś europarlamentu, czy nie będzie kandydował do parlamentu, tak? Liczymy, że nie będzie, że nie jest tutaj na chwilę i to nie jest tylko przystanek czy trampolina do władzy, ta prezydentura dalszej władzy, tylko realnie chce się zająć miejscem, to dlatego wymieniłem ten smog, no bo to jest problem, który 10 lat można jakoś rozwiązać, który naprawdę jest palącym problemem, bo od tego umierają ludzie i się dusimy wszyscy mieszkańcy. Natomiast no, tych problemów jest cała masa, no to są żłobki, przedszkola, nieudana reforma. Zapowiedzi dotyczące budowy żłobków już się pojawiły. Zapowiedzi zapowiedziami, ale to też wymaga dużego planu, natomiast to żłobki z żłobkami, ale też mówmy o szkołach, które nie powstają przy nowych osiedlach, przy kołchozach tak zwanych szkolnych, gdzie po prostu dzieci są upychane po paranaście klas, no. To jest jakby oczywiście też efekt reformy szkolnictwa, no, za którym miasto nie odpowiada, no ale musi się uporać z tym problemem, a bardzo ciężko się uporać z takim problemem, jeżeli nie ma planowania przestrzennego. Właśnie brak planów zagospodarowania przestrzennego jest ich tylko 30%. To też są wyzwania przed Rafałem Trzaskowskim, żeby ten proces ruszyć, żeby miasto się nie rozlewało chaotycznie, tylko było w sposób planowany, rozwijało się. Ale tu w jakiejś mierze zahaczamy, być może wracamy do pierwotnego tematu, czyli do tego, jak na przykład będzie wyglądała współpraca miasta z deweloperami. No właśnie, no to przede wszystkim te plany to mogą wiązać deweloperów, bo jak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to przychodzi deweloper z wnioskiem o warunki zabudowy i dostaje takie warunki zabudowy, jakie wnioskował. I nawet urzędnicy rozkładają ręce i mówią, no jest wniosek, musi być decyzja i że tutaj nie są niczym związani, są niczym nieskrępowani. Więc to jest hula i dusza piekła nie ma właśnie dla takich deweloperów. Myślę, że to nie był przypadek, że te plany nie były uchwalane, tylko to była celowa polityka miasta nakierunkowana właśnie na potrzeby deweloperów, którzy po prostu, dla którym to było na rękę, że nie są związani żadnymi planami. No my jednak uważamy, że ład przestrzenny, przestrzeń publiczna, to jak miasto wygląda, to jest sprawa nas wszystkich, nie tylko inwestorów deweloperskich, więc powinniśmy mieć na to wpływ i ona powinna być zaplanowana, ustalona, określona, a nie żeby po prostu powstawały cały czas jakieś... No to skoro mówimy o tym, jak powinno wyglądać miasto, myśli pan, że Warszawa zyskałaby, gdyby został odbudowany Pałac Saski? Wie pan co, no to jest kwestia, która jest bardzo problematyczną ludzie kwestią. Umierają, ludzie zdychają. Ponieważ, no jak wiemy, jest zapowiedź prezydenta o budowie Pałacu Saskiego. Nikt nie wie za bardzo, jaki charakter miała ta inwestycja przebiegać. Dzisiaj też słyszałem wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który no wprost powiedział, że to nie będzie jego priorytet odbudowa Pałacu Saskiego. Zresztą ciężko mu się dziwić. No, Warszawa ma określony budżet, ma swoje problemy. Między innymi te szkoły. Ale to, mówiłem, żebyśmy byli precyzyjni, inicjatywa odbudowy Pałacu Saskiego to nie jest inicjatywa, no, bo takie propozycje już padały w przeszłości. Już było kilka różnych podejść z różnych kierunków do odbudowy tego pałacu. No, najbliżej byliśmy chyba w 2006-2007 roku, no wtedy nawet zaczęły się prace ziemne, które zostały przerwane. To nie jest nowa inicjatywa. Ten temat powraca jak bumerang.
Nie, no rzeczywiście ten temat powraca co parę lat jak bumerang, no ale teraz jest zapowiedź, że będzie realizacja. Natomiast mi się wydaje, że byłby to dobry pomysł na przeprowadzenie takiego panelu obywatelskiego. To jest taka forma partycypacji obywateli i mieszkańców co do tego, jakby ten charakter odbudowy, czy w ogóle odbudowywać i jaki to ma charakter przyjąć, co ma się tam znaleźć, byłoby takim dobrym rozwiązaniem, żeby zapytać po prostu o to obywateli, żeby to mieszkańcy decydowali. Trzeba też pamiętać, że to oczywiście jest też obiekt związany z historią Polski jako całości, jak mało mieszkańców nawet, Warszawy. Tak, więc też ten panel musiałby uwzględnić te elementy. Natomiast myślę, że to jest dobre rozwiązanie po to, żeby to mieszkańcy się wypowiedzieli, decydowali, żeby może taką inicjatywę mógł prezydent Warszawy zaproponować. Brakuje panu takiej współpracy, ale takiej prawdziwej współpracy. Ratusz, mieszkańcy, i to nie mówię mieszkańcy ogólnie, którzy raz na jakiś czas idą do wyborów, tylko no właśnie mieszkańcy na raka, to nie ma leków. Nie, no właśnie, tego nam najbardziej brakuje, dlatego my jako ruch miejski. A potem gdzieś kurna zaczyna gadać, jak ja to ja. Nie było, że mieszkańców zaskakiwani w momencie, kiedy ktoś bija łopatę w ich sąsiedztwie. No jak ja gadam, to i taki też zaczyna gadać. Jak to nie ma wyczucia, to poczekaj, a przez lata, kiedy były plany, Tak samo, i ten narkoman, te warunki zabudowy, które starał się inwestor, no nigdy się nie interesowali. Wiesz, jak ja też mówię, że ja nie słyszę, co ty mówisz. Nagle. Powinna być, ja słyszę zmienię w uszach. Myśli pan, że jest szansa, żeby na przykład tego typu działania, one zaczęły wyglądać inaczej, żeby w jakiś sposób wpłynąć na ratusz, żeby do tematu tej współpracy, no nazwijmy to konsultacji, no podchodził trochę inaczej, trochę poważniej. No myślę, że trzeba na pewno na to naciskać, trzeba zwracać uwagę i o tym przypominać i o to się starać. Natomiast czy to się wydarzy, czy to coś się w tym kierunku zmieni, Rafał Trzaskowski ma szansę pokazać, że chce być innym prezydentem niż poprzednicy. To się denerwuje, bo wiem, że nie zrozumiem. Jak szybko a można zweryfikować te wszystkie znaki zapytania, a właściwie te wszystkie wyzwania, o których teraz rozmawiamy? No to prawda, to dobrą wolę. Może prawda, tak. No po pierwsze, no to kolejny problem, zobaczmy, jak będzie wyglądać po pierwsze grono współpracowników, to już jesteśmy teraz niedługo, niebawem. Po drugie, no ma być zapowiedź tego audytu. No, będziemy się przyglądać, jak ten audyt będzie wyglądał i jakie będą jego wyniki. I wtedy myślę, że będzie można cokolwiek powiedzieć na temat kierunków, jakie prezydent Rafał Trzaskowski chce objąć, bo to będzie tak naprawdę wskazanie, czy to będzie kontynuacja pewnego działania, które miało miejsce, czy naprawdę zapowiedź realnej zmiany. No to ja teraz na koniec naszej rozmowy szybko spoglądam w informacje i w agencje. Na razie o Warszawie i o tym, aby byli przedstawieni już wiceprezydenci Rafała Trzaskowskiego. Na razie na ten temat żadnych informacji jeszcze nie ma. Przypomnę, one miały być podane po godzinie 14. Zbliża się 14.30, więc mam nadzieję, że już niedługo się o tym dowiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tu Polskie Radio 24, minęła 14.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności rządowi. Kandydatem na następcę Mateusza Morawieckiego jest szef PO Grzegorz Schetyna. Jak wyjaśniał lider Platformy, głównym powodem złożenia wniosku jest, jak to określił, afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy to, że z Singapuru szybciej można dolecieć i dojechać do budynku KNF-u niż z siedziby CBA. Kwestia polityki personalnej, kadrowej, awans czy też propozycji pracy dla rodzin prominentów polityków PiS-u, czy też urzędników rządu. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek odpowiedziała, że wniosek nie ma żadnych szans. No tu przed wami stał gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, który to od 3 lat myśli, nic konstruktywnego nie jest w stanie wymyśleć, poza tym, że nieustannie składa wnioski o odwołanie tego czy innego ministra albo naszego rządu. Tak też stało się tym razem. Powody, o których mówili, są powszechnie znane i myśmy się też już do tych powodów odnosili, więc jeszcze raz powiem, ten wniosek nie ma absolutnie żadnych szans na powołanie. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wotum nieufności Radzie Ministrów wyraża się większością ustawowej liczby posłów. Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Rzecznik rządu Joanna Kopińska zapewniła, że o wyborze premiera zdecydowały kompetencje nowego przewodniczącego KNF. Premier uskrywił wysokie kwalifikacje pana profesora, które popiera jego wykształcenie.
ekonomiczne jako absolwenta i profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwenta Szkoły Głównej Handlowej. Premier brał również pod uwagę to, iż profesor posiada doświadczenie w pracy na rynku finansowym, w tym na stanowisku kierowniczym. Jacek Jastrzębski zastąpił na stanowisku Marka Chrzanowskiego. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że ta nowelizacja to uznanie werdyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta ustawa jest potrzebna. Stronami w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej była Komisja Europejska i państwo polskie. Więc skoro jest takie inne zabezpieczenie, państwo polskie musi się do tego dostosować. Dostosowuje się poprzez zmiany w prawie. Ostatnie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym chwali wiceszef Komisji Europejskiej. Waldis Dąbrowskis powiedział, że inwestorzy martwili się o niezależność systemu sądowniczego. Przyjmujemy z zadowoleniem obecne kroki i kroki w sprawie Sądu Najwyższego podjęte w tym tygodniu. Wiemy, że rozważane są elementy reformy Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej. Ważne, że pracujemy w dialogu nie tylko w kontekście praworządności, ale także stabilności i przewidywalności środowiska biznesowego. Uchwalona w środę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku, powrót do pełnienia urzędu. Przepisy realizują postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 21 grudnia zostanie przesłuchany mecenas Robert N. Taką informację przekazał przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Szef komisji wyjaśniał, że Robert N. to jedna z najważniejszych postaci warszawskiej afery reprywatyzacyjnej. Jego zdania miały absolutnie kluczowy charakter, jeżeli chodzi o dalsze działania komisji i wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej. Od tego przesłuchania uzależniamy też dalsze kroki wyjaśniania wątku. Od wyników tego przesłuchania uzależniamy wyjaśnianie kolejnych wątków związanych z reprywatyzacją, a ściśle mówiąc właśnie z tą grupą, która jest zapisywana jako grupa Roberta N. Przesłuchanie będzie jawne. Grupa związana z Robertem N., jak informowała w marcu Komisja Weryfikacyjna, w latach 2010-2015 uzyskała od warszawskiego ratusza prawie 120 milionów złotych odszkodowań. Adwokat brał też udział w przejęciu wielu warszawskich nieruchomości, w tym działki przy dawnym adresie Chmielna 70, której wartość szacuje się na około 160 milionów złotych. 27 listopada w Warszawie odbędzie się pożegnanie zmarłego w tym tygodniu wybitnego polskiego operatora filmowego Witolda Sobaczyńskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13:00 mszą świętą w kościele Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Witold Sobociński spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Witold Sobociński pracował m.in. z Andrzejem Wajdą przy Weselu czy Ziemi Obiecanej, z Romanem Polańskim przy filmach Piraci i Frantik oraz z Wojciechem Jerzym Hasem przy filmie Ale na podstawie Biblii. Bardzo pięknie, jak to Królowa Estera nadania chciała swojego męża, bo mógł wydać wyrok śmierci na nią. W kategorii do 66 kg na jednym z półfinału zakończyli udział w kończącym sezon w dyscyplinie zawodach Grand Slam posadze. Kiełbasiński przegrał z Japończykiem Hifumim Abe. Wawrzyczek uległ innemu reprezentantowi gospodarzy Taro Fujisace. W Japonii odbywają się też zawody Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Dziś Natalia Czerwonka, Magdalena Czeszczoni, Karolina Bosiek zajęły 6. miejsce w biegu drużynowym, a męski zespół w składzie Zbigniew Brudka, Adrian Wielgat, Marcin Pochemek i Patryk Wójcik uplasowali się na 10. pozycji. Zwyciężyły Japonki oraz Holendrzy. Robert Kubica z Bolidziem Williamsa uzyskał najsłabszy czas na pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Abu Zabi, ostatnią rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Polak ten weekend nie występuje, za to w przyszłym roku będzie jednym z kierowców Williamsa. Gwiazd Gliwice podejmie Zagłębie Sosnowiec w pierwszym meczu 16. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej. Zespół z Gliwic będzie walczył o awans na podium. Drużyna z Sosnowca spróbuje opuścić ostatnie miejsce w tabeli. Obrońca Zagłębia Patryk Mraz uważa, że Piast prezentuje się lepiej w ataku niż w obronie. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to na pewno jakoś mają do przodu i jakieś błądy popełniają w defensywie, to trzeba ich wykorzystać. Na pewno są mocniejsi w ataku jak w defensywie. Jeżeli będziemy skoncentrowani tutaj, naprawdę da się grać z każdym, tylko nie trzeba o tym tak mówić, ale trzeba to na tym boisku pokazać, bo jakoś naprawdę na to mamy i chcemy i potrzebujemy tam wygrać.
Początek meczu o 18:00, o tej samej godzinie, ale wrócę w Finlandii, rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Weźmie w nich udział 6 Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula. Przypomnę, że w pierwszym w tym sezonie zawodach w niedzielę w Wiśle najwyżej z biało-czerwonych był Kamil Stoch, który zajął 4. miejsce. Zwyciężył Rosjanin Jewgeni Klimow, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. A ponownie o sporcie za 3 godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 23 minuty, godzina 15. Gość Polskiego Radia 24. I 24 A w naszym studiu pani Kinga Rasie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o wizycie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na Litwie. No i myślę, że jeszcze kilka dni temu można by było spokojnie powiedzieć, że to jedna z wielu takich samych kurtuazyjnych wizyt, podczas których nic ciekawego raczej się nie wydarzy. Być może uzgadnianie jakichś kwestii technicznych z medialnego punktu widzenia nic ciekawego. Tak można by było powiedzieć, ale w tak zwanym międzyczasie doszło do spotkania ministra obrony narodowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. No i padło tam zdanie wypowiedziane przez Jensa Stoltenberga, które kompletnie charakter tej wizyty na Litwie, dzisiejszej wizyty, zmieniło. Jens Stoltenberg, rozmawiając z ministrem Błaszczakiem na temat potencjalnych baz amerykańskich w Polsce, właściwie bazy nazywanej powszechnie jako Fort Trump, miał zasugerować, że kraje bałtyckie mogą się czuć zagrożone możliwością zwiększenia amerykańskiej obecności na wschodniej flance NATO, oczywiście zagrożone konsekwencjami, jakie groziłyby im ze strony Rosji, co chyba dla wielu obserwatorów, komentatorów było sporym zaskoczeniem. Czy to zdecydowanie, ponieważ państwa bałtyckie tak naprawdę to są te państwa, które w staraniach o zwiększenie czy obecności wojskowej na wschodniej flance sił NATO, czy w działaniach na rzecz wzmocnienia własnych sił w ostatnich latach są najbardziej zdeterminowane i też ta polityka obronna ich jest jak najbardziej konsekwentna i efektywna, ponieważ biorąc pod uwagę to, jakie działania zostały podjęte i jednocześnie do zakładanych celów oceniając, na ile one zostały wykonane, to chociażby podkreślmy to, że to są też te państwa, które w ostatnim czasie właśnie osiągnęły wymagany próg 2% PKB na obronę, a nawet już go nieco przekraczając. Więc też w całej debacie publicznej, jeszcze w czerwcu minister obrony Estonii z kolei też podczas takiego spotkania właśnie w formacie państw bałtyckich i reprezentacji Polski na tych spotkaniach szczególnie podkreślał, że obecność, wzmocniona obecność wojskowa sił NATO i wojsk amerykańskich jest jak najbardziej może nie tyle mile widziana, ale pożądana przez państwa bałtyckie. No i wszystkim wydawało się, że tutaj sprawa jest bezdyskusyjna, że możemy mieć wątpliwości co do stanowiska Francji, Włoch, Niemiec, jeżeli chodzi o amerykańską obecność w Polsce, czy też na wschodniej flance NATO, ale na pewno takich wątpliwości nie możemy mieć w stosunku do państw bałtyckich. No i mam takie wrażenie, że tą wypowiedzią, tą sugestią Jensa Stoltenberga zdecydowanie zaskoczony był sam minister Błaszczak. Takie można było odnieść wrażenie. No ale skoro wszystko jest tak klarowne, państwa bałtyckie od samego początku całą sprawę traktują w tak klarowny sposób, to skąd pojawiła się ta wątpliwość u Jensa Stoltenberga? To znaczy, pyta mnie pan redaktor, czy możemy zgadywać, oczywiście. Więc jak najbardziej z jednej strony zagadka, a z drugiej strony można domniemywać, ponieważ i tutaj pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, czyli szeroko rozumiane działania ze strony rosyjskiej, ponieważ akurat czy kwestie informacyjne, medialne są bacznie obserwowane przez Rosję, jeśli chodzi o region państw bałtyckich, więc wcale nie wykluczam takiego scenariusza, że podczas jakiejkolwiek mniej lub bardziej publicznej debaty czy spotkań, czy konferencji nawet, które się odbywają w państwach bałtyckich, czy po prostu artykuł, który mógł się
ukazać w ostatnim czasie. A ty tylko ta kwestia mogła zostać zinterpretowana właśnie w ten sposób. Nie została podchwycona momentalnie przez rosyjską propagandę. Tutaj faktycznie ta rosyjska propaganda w przypadku państw bałtyckich to jest tak silne narzędzie, że o ile teoretycznie w Polsce czy w ogóle w Europie i nawet na forum unijnym jakby cały czas dosyć, znaczy coraz wyraźniej i coraz mocniej akcentujemy ten element czy działań hybrydowych, czy tych podprogowych właśnie jeśli chodzi o aktywność Rosji, to faktycznie państwa bałtyckie z bardzo silnym zapleczem mediów wyłącznie rosyjskojęzycznych traktują to narzędzie jako niezwykle istotne. Ja oczywiście rozumiem to tłumaczenie, natomiast no, w tym wszystkim jest jedno małe ale, to znaczy przy tak jednoznacznej postawie, oficjalnej postawie rządów państw bałtyckich, no i przy świadomości, że te państwa mają problem, no chociażby z mniejszościami rosyjskimi na swoim terytorium, to nawet jeżeli takie sugestie w tamtejszych mediach, w tamtejszych dyskusjach się pojawiały, no to utożsamianie ich z oficjalnymi obawami rządów państw bałtyckich, no to jest jednak nadinterpretacja. Ale właśnie to narzędzie, o którym rozmawiamy, właśnie do tego służy, tak, żeby raz kreować pewne informacje, które nie do końca są sprawdzone, nie do końca znane jest ich źródło i w tym momencie możliwość spekulacji staje się ogromna. Oczywiście, że tak, tylko że no, z drugiej strony taka struktura jak NATO no, powinna jednak posiadać coś, co moglibyśmy nazwać takim sitem, gdzie rzeczywiście odsiewane są te informacje, które nie są fake newsami, które nie są, no właśnie, tworzone na potrzeby propagandy, od tych informacji, które są rzeczywistymi głosami w debacie publicznej, padającymi ze strony poważnych polityków, czy też poważnych, nie wiem, przedstawicieli wojskowości w tamtych krajach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli pojawiają się jakieś potrzeby tego typu, no to pytanie, czy one powinny być wypowiadane na tyle publicznie, to przez kogoś takiego jak szef NATO, no, żeby mogły to podchwytywać i przekazywać dalej media, no bo zdaję sobie sprawę, że w tym momencie no, tworzy się trochę takie zamknięte koło. Znaczy informacja, która została gdzieś tam szeptem przekazana, wraca już jako wypowiedź Jensa Stoltenberga, no i to jest tym bardziej paliwo dla takiej propagandy. Czy jak najbardziej, no tutaj kwestia już przekazywania informacji, a tym bardziej przekazywania tego typu informacji do publicznie, no raczej wskazuje, czy też jest doskonałym przykładem tego, na ile ostrożny trzeba być w budowaniu tego typu przekazów, ponieważ nie wątpię, że takowy wzbudzi co najmniej zdziwienie. No zdziwienie po jednej stronie, a rozumiem radość po drugiej, bo będzie znów o czym pisać na przykład w tych rosyjskojęzycznych portalach. Dokładnie, z tym, że tutaj też w przypadku tej mniejszości rosyjskiej, ja bym w państwach bałtyckich musimy pamiętać, że to jest też doskonale wykorzystywany instrument, ale jednocześnie zawsze staram się podkreślać, że to nie należy postrzegać mniejszości rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich tożsamo jak na przykład mniejszości rosyjskiej na Ukrainie. Tutaj te elementy tożsamościowe i samo postrzeganie Rosjan przez Rosjan, czy na Łotwie, czy w Estonii, bo głównie chodzi o te państwa, na Litwie ten problem nie jest aż tak duży, bo ilościowo, po prostu procentowo Rosjan jest tam zdecydowanie mniej. To też nie jest tak, że ci Rosjanie nie mają wątpliwości bądź tak bezkrytycznie patrzą na działania Rosji. I same, ponieważ zaraz po aneksji Krymu przez Rosję same państwa bałtyckie obawiały się nieco, czy ten element nie zostanie wykorzystany przez Rosję właśnie. Oczywiście, o ile zakładały, że będzie to się działo w tej sferze medialnej, propagandowej, informacyjnej, o tyle no, też pokusiły się i były robione badania społeczne, które wykazały w dużej mierze jednak lojalność Rosjan właśnie też, znaczy nie właśnie, tylko przede wszystkim w stosunku do państw, w których obecnie mieszkają. Więc o ile z jednej strony faktycznie jest to silne czy ważne narzędzie, czy manipulacja tą społecznością i możliwości wykorzystywania tego jako narzędzia przez Rosję, to jednakże pamiętajmy, że te różnice są dość istotne.
To zostawmy w takim razie na chwilę już państwa bałtyckie, no i ten wątek tych wątpliwości zgłaszanych przez Jensa Stoltenberga. A teraz porozmawiajmy o tych rzeczywiście poważnych przeszkodach i poważnych przeciwwskazaniach, zdaniem niektórych, przed powstaniem amerykańskiej bazy w Polsce. Co jest w tej chwili rzeczywiście największym problemem i największą przeszkodą? Pieniądze po stronie amerykańskiej, czy na przykład obawy wyrażane i to całkiem głośno przez takie kraje jak Niemcy, Francja czy Włochy? Znaczy, i z jednej strony decyzje polityczne, ponieważ umówmy się, też jesteśmy w momencie, kiedy tak naprawdę wszystko się dzieje, a żeby się zadziało do końca, to i z jednej strony sfera polityczna, czyli pewne deklaracje i chęć opowiedzenia się za lub przeciw, a w efekcie, w konsekwencji dość poważne zobowiązania, czy finansowe, czy organizacyjne, i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym nie wskazała na jakiś jeden element, który jest istotny szczególnie obecnie, tylko tak naprawdę należy podkreślić to, że jesteśmy w punkcie, w którym wyzwaniem jest właściwie każda sfera związana z takimi działaniami. No w takim razie, znów wracając do Jensa Stoltenberga i krajów bałtyckich, a możemy sobie wyobrazić sytuację, w której te obawy, o których wspomnieliśmy, nie wiem, mogą być jakąś kartą przetargową w takiej dyskusji na temat tego, gdzie taka baza, ta baza amerykańska powinna powstać, czy w Polsce, czy być może na przykład na terenie któregoś z państw bałtyckich. Możemy sobie taki scenariusz w ogóle wyobrazić? To znaczy tak, państwa bałtyckie zapewne byłyby bardzo zadowolone. Wbrew obawom Jensa Stoltenberga. Znaczy, taka jest moja opinia. To nie jest, obserwując politykę bezpieczeństwa państw bałtyckich w ostatnim, nie tylko w ostatnim, ale tak naprawdę przez ostatnich ponad prawie 10 lat, no ta determinacja jest ogromna. Polityczne, oficjalne deklaracje, chociażby przytoczmy tutaj prezydent Litwy Grybauskaitę, która niejednokrotnie wręcz domagała się publicznie tego, żeby państwa bałtyckie zostały wyposażone w systemy rakietowe, czy żeby zostały zainstalowane patrioty na terenie państw bałtyckich. I za każdym razem bezpośrednio zwracała się tutaj do swojego strategicznego partnera, bo tak są Stany postrzegane i definiowane w oficjalnych dokumentach strategicznych, czy bezpieczeństwa stricte, czy również ostatnio także energetyki. No, pytanie, na ile jest to realnie możliwe już ze względów mogących faktycznie wzbudzać kontrowersje, jeśli załóżmy taki scenariusz, taka stała baza miałaby powstać w państwach bałtyckich, no to reakcja, zacznijmy od zwykłego komentarza medialnego Rosji, byłaby bardzo zdecydowana w tym wypadku. Ten nawias, w którym poruszają się państwa bałtyckie, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwo, on jest jeszcze bardziej ciasny niż ten nasz nawias, jeżeli chodzi o reakcję Rosji? Rosja jest jeszcze bardziej wyczulona na to, co dzieje się w państwach bałtyckich? Z jednej strony tak, ale jednocześnie nie. I tu już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że to, że państwa bałtyckie są z jednej strony traktowane tak przez Rosję, wynika właśnie z tego faktu, że jest to takie, a nie inne położenie geograficzne. I to jest granica tuż z Rosją z jednej strony. Z drugiej strony to są państwa, które przez lata były traktowane przez Rosję jako ich strefa wpływów. Poniekąd po trosze taką politykę Rosja prowadzi dotychczas. Natomiast mimo wszystko bardzo dobrze Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że te państwa bałtyckie to jest jednak część NATO. I tak naprawdę jakiekolwiek działania wymierzone czy wobec Litwy, czy Łotwy, czy Estonii, bardzo dobrze wiemy, że to jednocześnie wiąże się z polityką wobec NATO, szczególnie jeżeli dotyczy to bezpieczeństwa. I tak naprawdę o tym wiedzą obie strony. Więc z jednej strony oczywiście możemy definiować, postrzegać i próbować odnajdywać działania stricte samych państw bałtyckich w wymiarze bilateralnym z Rosją, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i to też państwa bałtyckie podkreślają na każdym kroku, że oczywiście strategiczne partnerstwo ze Stanami w wymiarze bezpieczeństwa,
ale NATO. NATO jest gwarantem, jeżeli weźmiemy, czy posłuchamy prezydentów, premierów, czy ministrów obrony poszczególnych państw, no tutaj jednogłośnie za każdym razem jest podkreślane, że NATO jest gwarancją bezpieczeństwa państw bałtyckich. Ja oczywiście zadając to pytanie, no zastanawiałem się nad tym, na ile podobne decyzje, podobne pomysły, które wychodzą z Warszawy, czy też z państw bałtyckich, czy na przykład te, które wychodzą właśnie ze strony państw bałtyckich, czy one ze strony Rosji nie spotykają się z jeszcze większą alergią? To znaczy tak, jeżeli na działania takie, czy w ogóle sama determinacja państw bałtyckich, czy chodzi o bezpieczeństwo, czy też o energetykę obecnie, bo ja bym zwróciła tutaj też uwagę, państwa bałtyckie oprócz tego... jeden z wymiarów bezpieczeństwa, na pewno. Ale co zrobiły państwa bałtyckie w ostatnim czasie, ostatnie lata? Pomimo odzyskania niepodległości w latach 90. ponownie, przez wiele lat mimo to pozostawały w zależności energetycznej, czy w sektorze gazowym, czy w elektroenergetyce. A obecnie są na drodze, która lada dzień niemalże zapewni im może nie tyle niezależność, ale Rosja traci monopol zdecydowanie. Ale tu też w takim razie widzimy daleko idące podobieństwa do polityki prowadzonej przez Polskę od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi na przykład o zabezpieczenie się w sektorze energetycznym. To tutaj pewne podobieństwa są jak najbardziej widoczne, czytelne i wynikają dokładnie z tych samych pobudek. Jednakże porównując z kolei Polskę z państwami bałtyckimi, czy odwrotnie państwo bałtyckie z Polską, no to różnica potencjałów jest jednak kluczowa. I tutaj i z kolei ta silna determinacja państw bałtyckich i budowanie tego przekazu dużo bardziej zdecydowanego czasami, tak? Czy tak jak przytoczyłam wypowiedź, czy te deklaracje Grybauskaite, no to porównując czasami z dyskusją, jaka toczy się powiedzmy w Unii Europejskiej, to państwa bałtyckie to są te państwa, które są właśnie takie najbardziej może nie tyle głośne, ale ta ich ocena sytuacji jest taka najbardziej ostra. No słuchając tego, co pani mówi, można sobie wyobrazić, że tak naprawdę trudno byłoby znaleźć lepszego partnera, zarówno patrząc ze strony państw bałtyckich, jak i ze strony Warszawy, do pewnych wspólnych działań dotyczących NATO, dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących również nie tylko tej kwestii militarnej, ale na przykład kwestii energetycznej. Ta współpraca rzeczywiście no, w 100% wykorzystuje te szanse, które daje nam to wspólne zagrożenie i to wspólne położenie? Znaczy ja bym oceniła, przynajmniej w ostatnich latach, faktycznie bezpieczeństwo jako tę sferę, w której potencjał jest wykorzystywany, a przede wszystkim dostrzegana jest jak najbardziej konieczność tej współpracy. I chociażby fakt, że jeżeli dobrze pamiętam, same państwa bałtyckie mają przynajmniej dwukrotnie do roku spotkania w takim formacie B-Free tak zwanym. Do tego, tak jak wspomniałam, przynajmniej w ostatnich dwóch latach mamy coraz częstsze spotkania w formacie właśnie państw bałtyckich i Polski, tak jak chociażby w Tallinn, to jest czerwiec tego roku, teraz mamy kolejne spotkanie, chociaż oficjalnie też tutaj podkreślam oczywiście takim formatem spotkania, czy też wizyta przedstawicieli łotewskich i estońskich w Wilnie, to są też obchody jeszcze setnej rocznicy niepodległości. Ale chociażby patrząc z tej perspektywy, czyli charakteru spotkań i też deklaracji, które zostały zawarte w ostatnich latach. Tak jak to bezpieczeństwo jest oficjalnie uznane za jedną z najważniejszych stref współpracy. Potencjał jest wykorzystywany na tyle, na ile też pozwalały te reformy w dziedzinie bezpieczeństwa, bo tutaj też z kolei podkreślę, państwa bałtyckie poczyniły ogromny wysiłek w kierunku reformy swoich wojsk. Pierwszy z rzędu przykład Litwini, którzy wrócili do służby poborowej ponownie, mając tylko armię zawodową, przy wzroście zagrożenia ze strony Rosji.